bardzo się cieszę, że na dzisiejszą imprezę 15. piknik lotniczy w Góraszce Urząd Marszałkowski zdecydował się oddelegować Eurobus. Jest to dla nas bardzo cenna inicjatywa, zarówno dla samorządu gminy Wiązowne, jak również dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z naszego terenu, którzy z wielkim zainteresowaniem dzisiaj przybyli, aby uzyskać fachową pomoc i informacje na temat pozyskiwania środków unijnych. W takim Eurobusie można się dowiedzieć wszystkiego Unii Europejskiej, o zdobywaniu funduszy, a przy okazji tej nieszczęśliwej powodzi, myślę, że to ważne. Także zapraszam do odwiedzania Eurobusu na terenie Mazowsza. Serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy w miejscu, gdzie latem tego roku powstanie Wiązowskie Centrum Kultury i zacznie się budowa obiektu, na który otrzymaliśmy 6 milionów złotych dotacji z funduszy europejskich. Regionalne fundusze operacyjne. W tym miejscu będzie mieściło się Centrum Kultury, Gminne Centrum Informacji oraz Biblioteka. Te instytucje działają póki co na terenie Straży Pożarnej, o której wynajmujemy obiekty. No i będzie tu sala widowiskowa na 200 miejsc, będzie miejsce dla tańczących dziewczyn, które zdobywają Mistrzostwa Polski, będzie miejsce dla chóru, który się rozśpiewał i dla wszystkich działalności, które integrują ludzi w miejscowości Wiązowna. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego już latem tego roku otrzymamy 3 nowoczesne samochody strażackie. Sami strażacy sporządzili specyfikację tych wozów, więc bardzo te samochody usprawnią nasze działania i pomoc społeczeństwu. Wiecie Państwo, że po Mazowszu krąży taki tajemniczy autobus, który wyjaśnia nam wszystkim, jak można dla naszej gminy, dla naszego powiatu uzyskać środki unijne. To jest bardzo ważne. Spróbujcie zajrzeć nie tylko do góry, ale również do tego autobusu. Zaczynamy inwestycje drogowe w tej postaci, że remontujemy drogi za nasze środki, natomiast za środki unijne budujemy nowe drogi. I z 7 dróg, na które otrzymaliśmy 12 milionów złotych dotacji unijnych, zaczęliśmy już budować 2 za wkład własny w wysokości 20%. Tam, gdzie dochodzi droga, dochodzi cywilizacja, ludzie zaczynają się budować i powiększa się zamożność gminy, bo sprowadzają się mieszkańcy, którzy tutaj płacą podatki, którzy tu funkcjonują. A tam, gdzie pojawiają się drogi na dziś, zaczynają funkcjonować aktywność społeczna. Ludzie wybudowali boisko w Majdanie, bo zobaczyli, że tam jest droga. Radny z Majdanu załatwił sponsorów i w ten sposób za środki gminne, za środki samorządu lokalnego oraz za środki sponsorów i pracę tych ludzi mamy boisko przy drodze, która zbudowana jest za środki unijne. W ten sam sposób chcemy postępować w innych miejscowościach. Na co można otrzymać dotacje, to finansujemy ze środków własnych. Na co można liczyć na pomoc ludzi, robimy to wspólnie z nimi. Wiązowna leży na ruchliwym szlaku z Warszawy do Lublina. Wyjeżdżając z Warszawy, wjeżdża się do nas i wita tutaj natura i kultura. Dlaczego? Natura dlatego, że rzeki, lasy i bardzo przyjazne środowisko. A kultura, bo to jest środowisko, gdzie ludzie podtrzymują tradycje ludowe, zapraszają na festyny, na dożynki nigdzie niespotykane, gdzie robimy happening od ziarenka do bochenka. I tu można się zatrzymać od niedzieli, a niektórzy stwierdzili, że zamieszkać. Dlatego, że tu jest blisko do Warszawy i wolą mieszkać w naturalnym środowisku, pracując w Warszawie, niż w blokach warszawskich. Biorąc to wszystko pod uwagę, serdecznie zapraszam do gminy Wiązowna, do 30 miejscowości w naszej gminie, które są bardzo atrakcyjne, czekają na Państwa. Już po raz trzeci realizujemy projekt Eurobus. Spełnił on nasze oczekiwania. W sposób kompetentny i na bieżąco informował o możliwości wykorzystania funduszy europejskich. Warto się tym interesować, ponieważ są jeszcze środki do pozyskania.